No cześć, ja jestem Peter i witam Cię w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem witam Cię już w drugim odcinku z serii, w której to chcemy przejść parkoura. To jest parkour spiral czy coś takiego, taka mapa bardzo fajna. Oczywiście link do tej mapy znajdziecie w opisie. No i poprzedni odcinek skończyliśmy w tym miejscu. Jeszcze jeśli go nie widzieliście, to możecie go zobaczyć. Macie go teraz w prawym górnym rogu w karcie. Bardzo ogólnie go polecam, bo dużo żeśmy zrobili w poprzednim odcinku, a ja myślę, że bez zbędnego przedłużania możemy już zacząć kontynuować naszą tutaj przygodę ze parkurem. Teraz jakbyście mogli zobaczyć na ten timer tutaj, co mam po prawej stronie, to on wskazuje jakąś w ogóle 2243. I w poprzednim odcinku było jakieś 1000, coś tam, 1700, coś takiego. I właśnie, o to chodzi, teraz o to powiem. I w każdym razie próbowałem z jakiejś godziny zrobić tamto. Przejście po tych bambusach. No niestety mi się nie udawało, za każdym razem mi się nie udawało. No ale nie ma innej drogi, dlatego też zrobiłem sobie tylko jedno ułatwienie. Postawiłem tutaj checkpoint, który no po prostu mi pomoże, bo po prostu już mam dosyć tego całego czasu. No właśnie, teraz to w ogóle jakoś dziwnie skoczyłem. Dosyć całego czasu skakania tam, co jest po prostu dla mnie okropne, bo ja cały czas tylko tutaj skakałem, ja tak robiłem przez godzinę i po prostu tak się zmęczyłem. Nie wiem, ale teraz powinno być lepiej. Teraz powinno być lepiej, więc ja tutaj tylko bym zrobił tak, żebyśmy by przeszli ten poziom i już będzie git, bo później są już poziomy takie normalniejsze. Ten jest jakiś taki jeden z trudniejszych, ale to nie wiem, chyba tylko dla mnie, bo ja te slime bloki, to ja po prostu ich nienawidzę. Bo te slime bloki teraz czasami działają, okej, okay, udało się. I teraz shifta. Nauczyłem się, że jak się skacze na bambusa, to od razu naciskać shifta, bo inaczej to tak nie zadziała zbytnio. Teraz tutaj. I dobra, próbujemy. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Okej, okay. Teraz już mamy to zrobione. Teraz tutaj. Shift. Okej. Okay. Tu. Shift. Okej. Okay. Dobra. Nie! Ale ten skok jest prawie niemożliwy. Dlatego też w sumie taka miniaturka z tym bambusem. Jeżeli ktoś by się pytał, to właśnie dlatego. No ale naprawdę, ten skok jest dla mnie prawie niemożliwy. Ale jeszcze raz. O nie, no tutaj teraz na bambusie tym pierwszym. Ale myślę, że na pewno nam się to uda. No tylko, że po jakimś czasie to jest ten jedyny minus tego wszystkiego. Dobra, okej, okej, okej. Dobra, teraz tu. Teraz tu. Okej, teraz tu. Okej. Teraz tu. Dobra, udało się nam! Jej, nareszcie przeszedłem ten poziom po godzinie prób i w ogóle wszystkiego. I gdyby nie tamten checkpoint, to byśmy to jeszcze pewnie robili. Naprawdę, przepraszam was za to, że musiałem tak trochę szczytować, no ale to niestety. Na szczęście mam już tylko jednego checkpointa, obym go sobie zaliczył tylko. No i kolejny poziom. No już zobaczcie, jakie proste, no to ja umiem. Akurat to jest jeden z prostszych poziomów, jak tak się patrzy. Tylko, że no chwilę to będę robił, bo tutaj widzicie, że coś mi nie pykło. Ale teraz już powinno być za pierwszym, no za drugim razem. O nie, znowu źle skoczyłem. Okej, okay, próba numer, nie wiem, 1500-900. Po prostu cały czas próbuję to przejść, ale chyba teraz powinno się udać. Tylko teraz, okej, okay, dobra, udało się i teraz ten skok. Ten skok też jest okropny, po prostu ja nie wiem, jak go zrobić. Może, a zobaczmy w ogóle, ile tu jest kratek. Raz, dwa, trzy, cztery kratki. Skok na cztery kratki, dobra. Spróbujmy. Okej, okay, udało się, dobra, nie jest źle. I teraz chyba tam trzeba doskoczyć, dobra, to próbujemy. Hop. Okej, okay, udało się, super. W ogóle tam jest jakaś dziura, nie wiem czy tam nie powinienem iść, ale dobra, nieważne. Idziemy tutaj sobie na razie tędy, a tutaj wejdę do tej dziury, dobra. No nie, znowu slime block będzie, jak ja nienawidzę tych slime bloków, po prostu to jest okropne. Ja nie wiem, kto to wymyślił w Minecrafcie, naprawdę. Przecież, ja nie wiem, ja rozumiem, że to jest jakiś parkour i w ogóle, ale to jest przecież jakieś okropne. O! No nie, no jeszcze raz, jeszcze raz. Teraz się uda. Teraz się uda na 100%. Na 100% się uda, jak się nie uda, to nie wiem. Aha, no to się jednak nie uda. Dobra, ale może teraz. Za trzecim razem do 3 razy sztuka. Spróbujmy. Pamiętajcie, że ja dopiero się parkura tego uczę, jakby no uczę. No. O, udało się. No widzicie, mówiłem. Okej, okay, teraz tutaj checkpoint. I nie mówcie, że teraz będzie na 2 slime bloki. Dobra, skok, skok, skok. No bo chyba tędy się idzie tutaj. Skok, 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 dobra. Skok tędy. I teraz hop, hop. No nie, to tak, to mi się w ogóle nie uda chyba, bo nie wiem, jakby ja nie wyobrażam sobie, żebym miał skoczyć tu, tu i tu. Hmm, pomyślmy.
Ej, czy to tak powinno być? Bo patrzcie, co ja mogę zrobić. Proszę bardzo. Nie wiem, czy to nie jest cheatowanie, ale... No, była dziura. Dziura była. Więc... Ej, no nie wiem. Ja dobra, no niech będzie. Niech będzie. I to teraz tutaj, po tych blokach, no to tutaj będzie już prosto. A tak szczerze nie wiem, czy tak miałem zrobić, czy nie. Możecie napisać w komentarzu, co o tym myślicie. I w ogóle zobaczcie, jakie ładne tutaj zrobione jest, że taki jakby śnieg, czy co to jest. Nie wiem, ale bardzo fajne połączenie też tutaj, naprawdę. Jak już mówiłem, autor jest budowniczym, więc też on tam się zna na rzeczy. Teraz tutaj, żeby przeskoczyć chyba przez tą wodę, czy przez coś innego? Nie, tutaj się nie... A co tu tak? Co tu tak tutaj? Jakieś partikle? Nie wiem. Spróbujmy jeszcze raz tutaj przeskoczyć. No nie. Co ja mam tu zrobić? No chyba to po prostu przeskoczyć i tyle. Przeskoczę. A tutaj mam spaść w dół? A co mi to da? Aha, to teraz rozumiem. To po co tam, potem tam są te partikle? To teraz zrobimy tak i... ale taka winda fajna. Trochę wolno, ale fajna. Okej, teraz po prostu muszę skoczyć sobie tu. Tu. Okej, i już jesteśmy tutaj. No to nieźle. Tutaj nie ma na razie żadnych checkpointów, co jest trochę słabe, bo jak teraz bym spadł gdzieś, to będzie kiepsko. Ale w każdym razie zauważcie, że teraz jesteśmy, można powiedzieć, na takim trochę halloweenowym klimacie, bo tutaj dynie, więc akurat, no, tak się składa. Choć ja Halloween nie obchodzę, chyba jakby to jest dla mnie dziwne święto, ale tak jakby w grach często się używa w ogóle jakoś takich eventy się robi w grach, związane z tym właśnie, ale nie wiem, jakoś tak specjalnie, no nieważne. W każdym razie tutaj chyba trzeba wejść na to drzewo. W ogóle strasznie taki 8-bitowiec mi to przypomina, taką grę, co ma tak strasznie mało pikseli, jakby tak właśnie straszne duże te piksele. I chyba już wiem, co muszę zrobić, tylko trochę mnie to wkurza, bo znowu jest ten slime block, którego nienawidzę. I chyba to jest jedyna rzecz, której nie mogę przejść zbytnio w parkurze, naprawdę. Bo slime block to jest właśnie taka rzecz, która jest okropna. Parkurach, naprawdę. Bo to wtedy trzeba przestać naciskać spację. No właśnie, byłem tak blisko, no. Takie jeszcze pół bloku i bym był już tam. Dobra, to może to pół bloku to trzeba zrobić jakoś tak. Nie wiem, może trzeba po prostu od razu, jak się skoczy, nacisnąć W i spację. Nie wiem, zaraz zobaczymy. W każdym razie myślę, że nie będę wam tutaj przedłużał cały czas, jak tutaj skaczę, więc po prostu jak mi się uda, to po prostu do was jakby zacznę mówić. No, jakby... Nieważne, w każdym razie przejście i zaraz się widzimy. Okej, udało się. To było ciężkie, ale się udało. I teraz, żeby tam doskoczyć, jak ja tam nie doskoczę... Dobra, doskoczyłem. Checkpoint. Udało się. Jej, cieszmy się, więc wszyscy. Teraz tutaj na spokojnie, tutaj akurat proste. Pryzmarynowe też proste. Tutaj mój texture pack dokłada do tych... notebloków takie fajne też, że można było na nich sobie ustawić. Polecam bardzo mojego teksturpaka. Nazywa się Vanilla Twig. Znaczy nie jest mój, ale bardzo go lubię i chyba na każdym survivalu na nim gram. Okej, teraz tutaj skok. Tutaj skok i znowu slime block. Naprawdę, to oni nie mają co już robić, tylko slime bloki. Okej, ale to w sumie chyba przejdę za drugim razem może tego slime bloka, bo on jest chyba prosty nawet. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale nie wiem, jak jest naprawdę. Tutaj teraz i skok, skok, okej, udało się, kolejny checkpoint, naprawdę fajnie, więc teraz, o jacie, jak tam jest, jak śmiesznie to wygląda, taka lawa jakby, teraz tutaj, o nie, jaki dziwny skok, dobra, tutaj, tutaj, udało się, dobra, udało się, idę dalej, teraz tutaj, dobra, co teraz? O nie, no serio, to jest chyba, nie wiem, to jest 360, dobra, nie, nie, to nie jest 360, ale to jest tak, nie wiem, 90 to jest, nie wiem, jak to się tam mówi, wiem, że są 180, może 90 też są i to jest chyba ta 90 właśnie, tutaj na spokojnie przechodzę, ale tu, tutaj tak, dobra, tutaj tak, no nie, czemu za pierwszym razem mi się udaje, a za drugim już nie. To jest śmieszne w sumie. No nie, jeszcze teraz tutaj spadłem, serio. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz, raz się może uda. Skok? Okej, dobra. I skok? No nie, coś mnie tam zatrzymuje, ale nie wiem co. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Spróbujmy jeszcze raz, bo teraz się uda. Teraz się uda na 100%. Dobra, tutaj skok. I tutaj skok.
Dobra. Okej, udało mi się. I jeszcze ten skok. No i proszę bardzo, dochodzimy do drugiego etapu, na którym to kończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękuję za oglądanie. Odcinek już będzie trochę trwał za długo, jeżeli pójdziemy dalej, ale bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli się spodobało, to zostawcie łapkę w górę oraz subika z dzwoneczkiem. Jeżeli jeszcze tego nie widzieliście, to zobaczcie kolejny, poprzedni odcinek, co ja w ogóle mówię, mam już słowotok, mętnik w głowie. Nie no, żartuję oczywiście. W każdym razie życzę miłego dzionka, czy tam wieczorka. No i do kolejnego odcinka, w którym przejdziemy ten oto dalszy parkour. Życzę też miłej soboty dzisiejszej. No i co? Do kolejnej soboty, w której to będzie kolejny odcinek. Może tak 7 łapek w górę pod tym filmem i będę na pewno zadowolony. W ogóle dziękuję za wszystkie łapki pod ostatnim odcinkiem. Ale dobra, żeby się już nie rozgadać, to po prostu na razie i cześć!